Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Wystarczyło zamknąć drzwi z pilota, otworzyć. To mu się polepszyło. Wszystko świeci, da się przejechać parę metrów, bite tanken, zero. Motor terkoce pięknie. Niemyty, brudny, tak jak powinien być silnik wyglądający. Kurczaki. Nie podniosę. Nie podniosę. Wszystko świeci. W 18 roku takie rzeczy. Akumulator nie odpalił, trzeba było na kable go zrobić. Było trochę zamieszania po lakierze, jest powtórne lakierowanie. Ten błotnik i te drzwi. Do ścieniowania podejrzewam poszło. Tylne drzwi już są w stanie świetnym. Przejadę kilka metrów do kontroli trakcji, na pewno zgasną. To pytanie, jak tam winy, posprawdzane serwisy, te rzeczy. Wysłałem widzowi win, widz sobie sprawdza, ja przejeżdżałem serwisy. Ostatni przegląd, bo na jakieś 150 tysięcy zrobione. Tych serwisów tu jest sporo w skrytce typu schowek. Jeszcze coś znalazłem. 18 rok inspekcja. 8 km, to może jest 18 rok, a nie 17, nie 7 jest. To może być 17 faktycznie. Marzec 17. 15 marzec 17. Znaczek z ptoszkiem z indiańską twarzą. Mówi sam za siebie. Marzec 18. Dekra, kolejne jakieś serwisy wynajduje. 21 rok, 137 tysięcy. To samo z Dekry. Ta, tira, ta, ta. Troszkę podśpiewuję. 156 tysięcy. Pierwsza rejestracja jest 18 rok, a widzisz. Auto ma iść na Niemcy, to 18 będzie zarejestrowany u widzu. 21 miał 156. Tu się wszystko zgadza pięknie. No więc poczekajmy, co się wydarzy za moment. Czy widzu powie jechać, czy nie jechać, wyłączmy to, bo grzeje. Co się mi tutaj ekran przyjaśnił? Wielkie te kreski, kuźwa, jak dla niewidomych. Przepraszam panów niedowidzących, ale jakieś takie to dziwne czasami w tych Skodach jest.